Witam wszystkich ponownie na moim kanale, Darek z tej strony. Dzisiejszy materiał chciałem poświęcić pytaniom, które były mi zadawane zarówno w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych na temat właśnie dwóch typów perfum, które mogliście widzieć na karcie startowej. Pytania były różne, o charakter perfum, o przy jednych perfumach, o flakon, a więc nie będę przytaczał dokładnie wszystkich. Postaram się odpowiedzieć na pytania w trakcie omawiania danych perfum. A więc może to będzie nie taka pełna recenzja, może taka w skrócie. Dlaczego nie pełna? Ponieważ ja o tych perfumach wspominałem już na moich materiałach, pewnie jeszcze wspomnę nieraz, a więc chciałem skupić się na pytaniach. Chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy w 100% uda mi się spełnić prośbę. Będę się starał. To mogę Wam zagwarantować, że postaram się odpowiedzieć na te pytania, które pamiętam, i mam nadzieję, że wszyscy będziemy usatysfakcjonowani. A więc do rzeczy. Zacznijmy od pierwszych perfum. Pierwsze perfumy są to perfumy z domu Yas Perfums, a te nazywają się Al Haram. Tutaj były pytania o charakter tych perfum. Jakie to są perfumy męskie, damskie, uniseksy, o parametry, mniej więcej tego typu były pytania. A więc zaczynając, powiem Wam tak, to są perfumy na pewno z charakterem arabskim. Sklasyfikowane są jako uniseksy. Ja widziałem na innych, powiedzmy, takich stronach internetowych, tudzież w sklepach, może bardziej sklepy, które sprzedaż oferowały z rejonu Bliskiego Wschodu, były sklasyfikowane jako damskie. Powiem Wam, że to są na pewno uniseksy, może troszeczkę rzeczywiście skręcające w stronę kobiet, ale to tylko, wydaje mi się, że tylko na otwarciu. Gdybym mógł tutaj już na wstępie coś zasugerować, to powiem Wam, że te perfumy mają troszeczkę na przykład z Hind Al Oud Emirati Oud, i gdzieś ja bym znalazł jakąś malutką cząstkę na przykład od Abdul Samad Al-Qurashi Safari Extreme. Oczywiście to są perfumy męskie, a więc tutaj na pewno dostaniemy taki zgrzyt męski. Emirati Oud są znowu perfumami uniseksowymi, ale ze względu na dość wyraźny oud, ja bym mógł je przekierować trochę właśnie w stronę mężczyzn. Tutaj, tak jak mówię, są bardzo uniseksowe, delikatnie skręcające w stronę kobiet. Ale chciałem zaznaczyć, że jeśli ktoś, bo ja już chyba nawet o tym wspominałem, to są perfumy tego typu, perfum arabskich. Jeśli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z perfumami arabskimi, to na przykład takie perfumy na pierwszy rzut byłyby naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ są przyjemne, są bardzo łatwe w odbiorze. Tutaj nie ma ani mocnego udu, nie ma jakichś takich, wiecie, typowo arabskich klimatów, dużo przypraw. Bardzo, bardzo przyjemne, kremowe perfumy. Dużo wanilii. Tutaj, co ja dostaję, to jest dużo wanilii. Mamy tutaj heliotrop, mamy tutaj wanilię, a więc ten kwiat heliotrop, on sam jest w sobie waniliowy. Jest fasolka tonka, a więc to są takie klimaty arabskie, może troszeczkę właśnie wpadające w gourmand. Troszeczkę w gourmand. Kwiatowo-waniliowe gourmand, a więc no może z tego względu, że jest tych kwiatów tutaj trochę, to skręcałyby w stronę kobiet, ale tak jak mówię, no to są perfumy dla kogoś, kto lubi klimaty arabskie, lubi perfumy arabskie, ale nie lubi takich typowo arabskich z jakimś ciężkim, mocnym udem. To jest właśnie coś takiego, co
co mogłoby sprawić, że wejdziemy powoli w ten świat perfum arabskich. Bardzo przyjemne, naprawdę, już ja już nawet, no jak na mnie, to powiem Wam, że nawet sporo ich użyłem. I co do parametrów, powiem, że no tutaj akurat parametry są naprawdę, naprawdę dobre. Bardzo gęste perfumy, mocne perfumy. Tutaj mogę do Michała, mojego kolegi, skierować te słowa, ponieważ on się mnie nawet ostatnio pytał o te perfumy. Brał nawet ode mnie tutaj zdjęcie, prosił o zdjęcie tutaj etykiety z pod spodu, bo zainteresował się z tego względu, że on sam jest w posiadaniu kilku flakonów perfum Yas, o których nawet ja wspominałem kiedyś, ponieważ przysłał mi próbki od siebie. A więc na pewno wydaje mi się perfumy do spróbowania. Ja nigdy nie zachęcam do pełnych flakonów, ale próbkę jak najbardziej, żeby sobie załatwić i zobaczyć, co tutaj w tym flakonie piszczy. Te akurat perfumy naprawdę mógłbym z sercem, z ręką na sercu zasugerować o sprawdzenie. Ponieważ tak jak mówię, mogą komuś do końca nie przypaść do gustu, ale na pewno to nie są takie perfumy, które od razu odrzucimy. Chyba że ktoś naprawdę jest jakimś antyfanem właśnie wanilii, udu. Jest tutaj ud, ale tutaj ud jest zbalansowany. To nie są właśnie takie typowo perfumy mocno jakieś udowe. Tutaj kwiaty, wanilia, fasolka tonka. To są te klimaty, które tutaj dominują. Tak jak dla mnie. A więc to jest mniej więcej charakter tych perfum. Naprawdę bardzo, bardzo fajne perfumy. Jeśli o Araby chodzi, ja takie klimaty lubię. Tym bardziej, tak jak wspominałem, to są mniej więcej gdzieś tutaj troszeczkę jest wtrącone Emirati Oud, troszeczkę Safari, troszeczkę. A więc ja takie klimaty lubię i te perfumy fajne, naprawdę, naprawdę fajne. A więc mam nadzieję, że tutaj na temat tych perfum temat wyczerpałem. Chyba że jeszcze coś byście chcieli wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. A więc Yas Al Haram. Drugimi perfumami, i tutaj jest trochę trudniejsza sytuacja, ponieważ co do drugich perfum, a mianowicie do perfum Rosewood z domu Arabian Oud, tutaj miałem pytania o flakon. Czym różni się biały flakon, a czym różni się ten czarny flakon, ponieważ ostatnio pojawiły się te, właściwie znikły, ciężko je znaleźć, a pojawiły się flakony te czarne. I tu jest chyba cała zagadka tego, ponieważ te w białym flakonie to są perfumy, a więc jest to koncentracja perfum. A to, co dostajemy w czarnym flakonie, jest to koncentracja wody perfumowanej. A więc tutaj jest właściwie cały problem w tych perfumach. I powiem Wam, że z tego, co ja tutaj zdążyłem znaleźć, to na przykład w tym czarnym flakonie mamy drzewo cedrowe. A powiem Wam, że w wersji perfum drzewa cedrowego nie ma, przynajmniej nie jest wypisane tutaj jako w tych głównych nutach. A więc no, muszę zmartwić tych, którzy mnie prosili o jakieś wiadomości na temat perfum z czarnego flakonu, ponieważ nie znam i nie wypowiem się. Mogę wypowiedzieć się tylko o tych, ale tak jak mówię, te perfumy jest już ciężko znaleźć. Nie wiem, może one zostały wycofane z produkcji, dlatego ja nie widziałem. Pewnie gdzieś są jeszcze do nabycia, może gdzieś na eBayu, w tych aukcjach internetowych. Ale no i tutaj jest teraz właśnie taki trochę niezręczna sytuacja się wytworzyła, ale przynajmniej jedną sprawę mamy wyjaśnioną co do koloru flakonów i co to
oznacza. Ale wracając do tych, powiem Wam, że jako perfumy, ja robiłem o tych recenzji, jest u mnie na kanale, to było z otwarcia, powiem Wam, że te perfumy zrobiły na mnie no piorunujące wrażenie. Dla mnie są to perfumy typu bardzo takie sexy, namiętne, coś w tym stylu, bardzo romantyczne. Tutaj dostajemy... tutaj dostajemy, jest róży, jest róża tutaj, ale nie jest to róża ani taka dżemikowata, ani taka taif róża, kwaśna. Jest róża, dobrze jest, wydaje mi się, przygłuszona tym olibanum, ponieważ jest tutaj w składzie, a więc jest róża, jest kambodżański ud, jest wanilia z Madagaskaru, i jest białe piżmo i olibanum. A więc olibanum, wydaje mi się, nadaje takiego, co nawet wspominałem już kiedyś o którychś tutaj perfumach na moich materiałach, dodaje takiego akcentu jakby troszeczkę sfermentowanego, a więc jest bardzo żywiczny. I taka właśnie jakby fermentacja z tego wychodzi, to co ja dostaję. Ale tak jak mówię, jest troszeczkę róży, jest troszeczkę udu, ale tego udu tutaj tak samo, tu nie ma za dużo, tu jest ud mniej więcej w takiej samej ilości podany jak mamy w Al Haram, a więc to nie są absolutnie perfumy udowe. Jest tutaj oczywiście ten taki wyraz, charakter perfum bliskowschodnich, tudzież arabskich. Wanilia, ten olibanum tutaj daje mocno, mocno o sobie znać, a więc naprawdę to są bardzo, bardzo, jak ja, co mogę powiedzieć, że owąchałem się już tych perfum arabskich trochę, powiem Wam, że to są naprawdę, naprawdę unikalne. Niektóre z tamtych perfum, powiedzmy, gdybyśmy postawili na stole 100 flakonów, gdzieś tam ze 20, może ze 30, może nawet i więcej, znaleźlibyśmy gdzieś jakiś wspólny mianownik. To są jedyne w swoim rodzaju perfumy i powiem Wam, że odkąd te poznałem, jeszcze nic podobnego nie poznałem, przynajmniej sobie nie przypominam. Mogę się mylić, ale na ten czas nie przypominam sobie, żebym poznał chociaż trochę zbliżone perfumy do tego składu, a więc no, to jest na pewno plus. Moc, jako że perfumy te też są mocne, naprawdę są mocne perfumy, a więc tutaj jest jeden spray i to wystarczy. Powiem Wam, że jak wstrząśniemy, to aż widać, jak się tak chmurki takie kolebocą w środku. Bardzo, bardzo piękne perfumy. Tutaj wydaje mi się, że też ze względu na ten charakter troszeczkę taki i jak to ująłem z fermentowania, mógłbym powiedzieć, że może troszeczkę delikatnie skręcają w stronę panów, ale też wydaje mi się, że raczej perfumy unisexowe. A więc to by było tyle, co udało mi się przypomnieć z tych pytań o perfumy Rosewood, ale wydaje mi się, że chyba ta najważniejsza kwestia, która właśnie odnosiła się co do flakonu, została wyjaśniona. A więc tak, Rosewood Arabian Oud. I to by było w zasadzie na tyle. Piszcie oczywiście pytania, jeśli macie. Napiszcie mi, jeśli macie ten rozwód w tym flakonie czarnym, jeśli ktoś już zdążył nabyć, o co tam chodzi, jak to wygląda w tamtych perfumach. Napiszcie o Yas perfumach, o Al Haram. Widzowie na pewno się czegoś dowiedzą, ci, których nurtują pytania na temat perfum jednych i drugich, oczywiście piszcie, ja też się czegoś dowiem. A już teraz mogę Was zaprosić, wydaje mi się, na ten czas mam w planach, w następnym odcinku pokażę Wam, mam tutaj taką dziesiątkę perfum, pokażę Wam eleganckie perfumy udowe, ale w wydaniu takim zachodnim, zachodni sznyt, zachodni style perfum udowych, naprawdę przyjemne, coś eleganckiego, fajnego, jak na europejskie standardy, to powiem Wam, że no jest sztos. A więc to by było na tyle. Daj kciuk w górę, subskrybuj, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.